Witaj na profilu dla Maryi. Zapraszam Cię do wysłuchania fragmentów z dzienniczka siostry Faustyny Kowalskiej. Fragmenty czytam z dzienniczka wydanego przez wydawnictwo Misericordia Zgromadzenia Siostr Matki Bożej Miłosierdzia z Krakowa. Kraków 2014, wydanie trzecie. Chciałabym, abyś wiedział, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, że przy nagrywaniu fragmentów nie korzystam z żadnych narzędzi AI, dlatego pokornie proszę o przyjęcie wszystkich potknięć z wyrozumiałością. Będę również wdzięczna za polubienie tego filmu i zasubskrybowanie kanału dla Maryi. Niech Pan Miłosierny prowadzi Cię i wspiera. Zapraszam do wysłuchania części 12. Kraków, 20 października 1935. Rekolekcje ośmiodniowe. Boże wiekuisty, dobroci sama, w miłosierdziu niepojęty przez żaden umysł ani ludzki, ani anielski, wspomóż mnie, dziecię słabe, bym mogła pełnić wolę Twoją świętą, jaką mi ją dajesz poznać. Niczego nie pragnę, jak tylko spełnienia boskich życzeń. Oto masz, Panie, duszę i ciało moje, umysł i wolę moją, serce i wszystką miłość moją i rządź mną według odwiecznych planów swoich. Po komunii świętej dusza moja znowuż została zalana miłością Bożą. Cieszę się Jego wielkością. Tu widzę wyraźnie wolę Jego, którą mam spełnić, a zarazem widzę słabość i nędzę swoją. Widzę, jak nic uczynić nie mogę bez Jego pomocy. W drugim dniu rekolekcji. Kiedy miałam pójść do ojca Andrasza do rozmównicy, doznałam lęku z tego powodu, że przecież tajemnica może być tylko w konfesjonale. Była to bezpodstawna obawa. Matka przełożona jednym słowem mnie uspokoiła, ale kiedy weszłam do kaplicy, usłyszałam w duszy te słowa: pragnę, żebyś była wobec zastępcy mojego tak szczera i prosta jak dziecko i tak, jako jesteś względem mnie. Inaczej opuszczę cię i nie będę obcował z tobą. Naprawdę, że udzielił mi Bóg tej wielkiej łaski całkowitego zaufania, a po skończonej rozmowie Bóg udzielił mi łaski głębokiego spokoju i światła co do tych rzeczy. Jezu, światłości wiekuista, oświeć rozum mój, wzmocnij wolę moją i zapal serce moje. Bądź ze mną, jakoś przyobiecał, bo bez Ciebie niczym jestem. Ty wiesz, Jezu mój, jak słaba jestem. Przecież, Jezu, ja nie potrzebuję Ci o tym mówić, bo Ty sam najlepiej wiesz, jak nędzną jestem. W Tobie moja cała siła. Dzień spowiedzi. Od samego rana zaczęłam doznawać walki wewnętrznej tak silnej, że jeszcze nie doznawałam takiej. Zupełne opuszczenie od Boga. Odczułam całą słabość, jaką jestem. Przytłoczyły mnie myśli. Czemuż mam opuszczać ten klasztor, w którym jestem lubiana przez siostry i przełożonych? Życie tak spokojne, związane ślubami wieczystymi, obowiązki spełniam z łatwością. Czemu mam słuchać głosu sumienia? Czemu iść wiernie za natchnieniem? Kto wie, od kogo pochodzi? Czy nie lepiej iść tak jak wszystkie siostry? Może się da zagłuszyć słowa pańskie, nie zważając na nie. Może Bóg nie będzie żądał z nich rachunku w dzień sądu? Dokąd mnie zaprowadzi ten głos wewnętrzny? Jeżeli pójdę za nim, jak straszne mnie czekają trudy, cierpienia i przeciwności. Lękam się przyszłości, a konam w teraźniejszości. Cierpienie to trwało przez cały dzień z równym natężeniem. Kiedy się zbliżyłam do spowiedzi świętej wieczorem, pomimo że byłam przygotowana przedtem, jednak nie mogłam się spowiadać zupełnie. Otrzymałam rozgrzeszenie, odeszłam, nie wiedząc, co się ze mną dzieje. Kiedy położyłam się na spoczynek, cierpienie to spotęgowało się do najwyższego stopnia, a raczej zamieniło się w ogień,
który przenikał wszystkie władze duszy jak błyskawica aż do szpiku kości, do najtajniejszej komórki serca. W tym cierpieniu na nic się zdobyć nie mogłam. Niech się stanie wola Twoja, Panie. A chwilami i tego nawet pomyśleć nie mogłam. Naprawdę, lęk mnie ścisnął śmiertelny, a ogień piekielny dotykał się mnie. Nad ranem cisza zapanowała i cierpienia znikły w okach mgnieniu, ale czułam tak straszne wyczerpanie, że nawet żadnego poruszenia uczynić nie mogłam. Powoli przyszły mi siły podczas rozmowy z matką przełożoną, jednak Bóg tylko wie, jak się czułam przez dzień cały. O prawdo wiekuista, słowo wcielone, któryś najwierniej pełnił wolę ojca swego. Oto dziś staję się męczennicą natchnień Twoich, ponieważ wykonać ich nie mogę, bo nie mam własnej woli. Pomimo, że poznaję jasno wolę Twoją świętą wewnętrznie, jednak oddaję się we wszystkim woli przełożonych i spowiednika. O tyle ją spełnię, o ile mi ją spełnić pozwolisz przez zastępcę swego. O mój Jezu, trudno, ale przekładam głos Kościoła ponad głos, którym przemawiasz do mnie. Po Komunii Świętej. Ujrzałam Jezusa jak zwykle, który mi rzekł te słowa. Oprzyj głowę swoją o ramię moje i odpocznij, i zaczerpnij siłę. Ja jestem zawsze z tobą. Powiedz przyjacielowi serca mojego, powiedz, że tak słabych stworzeń używam na przeprowadzenie dzieł swoich. Później duch mój został umocniony dziwną mocą. Powiedz, że dałem mu poznać słabość twoją w spowiedzi, czym jesteś sama z siebie. Każda walka mężnie zniesiona przynosi mi radość i pokój, światło i doświadczenie, odwagę na przyszłość, cześć i chwałę Bogu, a mnie ostatecznie nagrodę. Dziś święto Chrystusa Króla. W czasie mszy świętej modliłam się gorąco, by Jezus był królem wszystkich serc, aby łaska Boża błyszczała w każdej duszy. Wtem ujrzałam Jezusa, jako jest namalowany w tym obrazie, i rzekł mi te słowa: Córko moja, największą mi oddajesz chwałę, spełniając wiernie życzenia moje. O, jak wielka jest piękność Twoja, Jezu, oblubieńcze mój, żywy kwiecie ożywczy, którym kryje się rosa ożywcza dla duszy spragnionej. Tobie utonęła dusza moja. Tyś jeden jest przedmiotem moich dążeń i pragnień. Złącz mnie jak najściślej ze sobą i Ojcem i Duchem Świętym. Niech w Tobie żyję i umieram. Miłość ma tylko znaczenie. Ona podnosi najdrobniejsze czyny nasze w nieskończoność. Jezu mój, naprawdę, jakbym nie umiała żyć bez Ciebie, duch mój spoił się z Twoim. Nikt tego dobrze nie rozumie. Trzeba wpierw Tobą żyć, aby Cię w innych poznać. Kraków, 25 października 1935. Postanowienie z rekolekcji. Nic nie czynić bez pozwolenia spowiednika i zgody przełożonych. We wszystkim, a szczególnie w tych natchnieniach i żądaniach pańskich. Wszystkie wolne chwile przepędzę z boskim gościem we wnętrzu swoim. Uważać będę na ciszę wewnętrzną i zewnętrzną, aby Jezus odpoczął w sercu moim. Najmilsze odpocznienie moje w usługach i usłużności dla sióstr. Zapominać o sobie, a myśleć o tym, ażeby siostrom robić przyjemność. Nie będę się tłumaczyć ani uniewinniać na żadną zrobioną mi uwagę. Pozwolę, aby mnie sądzono, jak się komu podoba. Jednego mam tylko powiernika, przed którym się zwierzam ze wszystkiego, a nim jest Jezus, Eucharystia,
a w zastępstwie jego spowiednik. We wszystkich cierpieniach duszy czy ciała, ciemnościach czy opuszczeniach będę milczeć jak gołąb, nie skarżąc się. Wyniszczać się będę na każdą chwilę jako ofiara, ścieląc się do jego stóp, by wypraszać miłosierdzie dla biednych dusz. Cała nicość moja tonie w morzu miłosierdzia Twego. Z ufnością dziecka rzucam się w objęcia Twoje, Ojcze miłosierdzia, by Ci wynagrodzić za niedowierzanie tylu dusz, które lękają się Tobie zaufać. O jak mała liczba dusz prawdziwie Cię zna. O jak gorąco pragnę, aby święto miłosierdzia było znane duszom. Koroną dzieł Twoich jest miłosierdzie. Wszystko zaopatrujesz z uczuciem najczulszej matki. Kraków, 27 października 1935. Ojciec Andrasz, Rada Duchowna. Nic nie czynić bez zgody przełożonych. Nad sprawą tą trzeba się dobrze zastanowić i dużo się modlić. Trzeba być bardzo w tych rzeczach ostrożnym, ponieważ siostra tu ma wolę Bożą pewną i wyraźną, bo jest złączona z tym zakonem ślubami i to wieczystymi, a więc wątpliwości być nie powinno. A to, co siostra ma wewnątrz, to jest dopiero błyskami tworzenia czegoś. Bóg może uczynić jakieś przesunięcie, ale takie rzeczy są bardzo rzadkie. Dopokąd siostra nie otrzyma wyraźnego poznania, to się nie spieszyć. Dzieła Boże powoli idą. Jeżeli z Boga są, to poznasz je wyraźnie, a jeżeli nie, to się rozwieją, a ty, słuchając, nie zbłądzisz. Ale szczerze o wszystkim mówić spowiednikowi i ślepo go słuchać. Teraz siostrze nic nie pozostaje, jak zgodzić się na cierpienie aż do czasu wyjaśnienia, czyli rozwiązania tych spraw. Siostra w dobrym jest usposobieniu co do tych rzeczy i nadal proszę być taką pełną prostoty i ducha posłuszeństwa. To dobry znak. Kiedy siostra nadal będzie w takim usposobieniu, Bóg nie dopuści siostrze zbłądzić. Ale o ile możności trzymać się od tych rzeczy z daleka, a jeżeli się pomimo to zdarzają, to przyjmować je ze spokojem. Nie lękać się niczego. Jesteś w dobrych rękach tak dobrego Pana. W tym wszystkim, coś mi powiedziała, ja nie widzę jakiegoś złudzenia albo sprzeczności z wiarą. Są to rzeczy same w sobie dobre, a nawet dobrze by było, żeby była grupa dusz, które by Boga prosiły za świat. Bo modlitwy wszyscy potrzebujemy. Dobrego kierownika masz i proszę się go trzymać i być spokojną. Proszę być wierną woli Bożej i pełnić ją. Co do zajęć, proszę pełnić to, co każą, jak każą, chociażby to było najwięcej upokarzające i żmudne. Obieraj zawsze ostatnie miejsce, a w ten czas sami ci powiedzą: posiądź się wyżej. W duchu i całym zachowaniu masz się uważać za ostatnią z całego domu i z całego zgromadzenia. We wszystkim i zawsze jak największa wierność Bogu. Pragnę, o Jezu mój, cierpieć i płonąć ogniem miłości przez wszystkie wydarzenia życia. Twoją jestem cała. Pragnę Cię zaprzepaścić w Tobie. Pragnę się zaprzepaścić w Tobie, o Jezu. Pragnę się zagubić w Twojej boskiej piękności. Ścigasz mnie, o Panie, swą miłością, jak promień słońca przenikasz wnętrze moje i przemieniasz ciemność mej duszy w jasność swoją. Czuję dobrze, że żyję w Tobie jako jedna mała iskierka, pochłonięta przez żar niepojęty, którym płoniesz, o Trójco niepojęta. Nie masz większej radości nad miłość Boga. Już tu na ziemi możemy kosztować szczęścia niebian przez ścisłą łączność z Bogiem, dziwną i nieraz dla nas niepojętą.
można mieć tę samą łaskę przez prostą wierność duszy. Kiedy mnie opanowuje niechęć i monotonia co do obowiązków, w ten czas uprzytamniam sobie, że jestem w domu pańskim, gdzie nic nie ma małego, gdzie od tego małego czynu mojego, a w sposób przebóstwiony wykonanego, zależy chwała Kościoła i postęp niejednej duszy, a więc nie masz nic małego w zakonie. W przeciwnościach, których doświadczam, uprzytamniam sobie, że czas walki nieukończony. Uzbrajam się w cierpliwość i tym sposobem zwyciężam napastnika swego. Nigdzie ciekawie nie szukam doskonałości, ale wnikam w ducha Jezusa i wpatruję się w Jego czyny, jakie mam streszczone w Ewangelii i chociażbym 1000 lat żyła, nie wyczerpię tego, co w niej zawarte. Kiedy są nieuznane i potępione intencje moje, nie dziwię się temu zbytecznie. Przecież wiem, że przenika serce moje tylko Bóg. Prawda nie ginie, a zranione serce z czasem się uspokoi, a duch mój się umacnia w przeciwnościach. Nie zawsze słucham, co mi mówi serce, ale proszę Boga o światło. Kiedy czuję równowagę, w ten czas mówię więcej. Dzień odnowienia ślubu. Obecność Boża zalała moją duszę. W czasie mszy świętej ujrzałam Jezusa, który mi powiedział te słowa. Tyś mi radością wielką. Miłość i pokora Twoja sprawiają, że opuszczam tron nieba, a łączę się z Tobą. Miłość wyrównuje przepaść, jaka jest między wielkością moją a nicością Twoją. Miłość zalewa mi duszę. Jestem zanurzona w oceanie miłości. Czuję, że wpadam w omdlenie i zatracam się zupełnie w nim. Jezu, uczyń serce moje podobne do swego, a raczej przemień je w swoje własne, abym umiała wyczuwać potrzeby innych serc, a szczególnie cierpiących i smutnych. Niech promienie miłosierdzia odpoczną w sercu moim. Wieczorem, kiedy chodziłam po ogrodzie odmawiając różaniec, kiedy przyszłam do cmentarza, uchyliłam drzwi i zaczęłam się modlić chwilę. I zapytałam się ich wewnętrznie. Pewno jesteście bardzo szczęśliwe. Wtem usłyszałam te słowa. O tyle jesteśmy szczęśliwe, o ile spełniłyśmy wolę Bożą. A później cisza jak przedtem. Weszłam w siebie i myślałam długo, jak ja spełniam wolę Bożą i jak korzystam z czasu, który mi Bóg użycza. W ten sam dzień, kiedy się udałam na spoczynek, w nocy przyszła do mnie jakaś duszyczka i uderzając w szafkę, zbudziła mnie, prosząc o modlitwę. Chciałam się zapytać, kto ona jest, jednak umartwiłam swoją ciekawość i to małe umartwienie połączyłam z modlitwą i ofiarowałam za nią. Kiedy raz odwiedziłam jedną chorą siostrzyczkę, a miała już 84 lata i odznaczała się wielu cnotami, zapytałam ją. Pewna siostra już gotowa stanąć przed Panem. Odpowiedziała mi, że całe życie się przygotowywała na tę ostatnią godzinę i powiedziała mi te słowa, że wiek nie zwalnia od walki. Kiedy przed dniem zadusznym poszłam na cmentarz o szarej godzinie, cmentarz był zamknięty. Jednak uchyliłam trochę drzwi i powiedziałam, że jeżeli czego żądacie, duszyczki, chętnie wam zadośćuczynię, o ile mi na to reguła pozwoli. Wtem usłyszałam te słowa. Spełnij wolę Bożą. My o tyle jesteśmy szczęśliwe, o ile spełniłyśmy wolę Bożą. Wieczorem przyszły te dusze i prosiły mnie o modlitwę. Modliłam się wiele za nie. Wieczorem, kiedy procesja wracała z cmentarza, ujrzałam całe mnóstwo dusz, które razem szły z nami do kaplicy, były modlące się razem z nami. Modliłam się wiele, bo miałam na to pozwolenie przełożonych.
Odwiedziła mnie znowuż jedna dusza w nocy, którą już kiedyś widziałam. Jednak ta dusza nie prosiła mnie o modlitwę, ale robiła mi wymówki takie, że byłam kiedyś bardzo próżna i pyszna, a teraz tak się wstawiasz za innymi, a i teraz jeszcze masz niektóre wady. Odpowiedziałam, że byłam bardzo pyszna i próżna, ale już się spowiadałam i pokutowałam za swoją głupotę i ufam w dobroć Boga mojego. A jeżeli teraz upadam, to raczej pomimowolnie, a nigdy z rozmysłem, chociażby to było w rzeczy najmniejszej. Jednak dusza ta zaczęła mi robić wymówki, czemu nie chcę uznać jej wielkości, jaką mi oddają wszyscy za moje wielkie czyny. Czemuż ty jedna nie oddajesz mi chwały? Wtem ujrzałam, iż w tej postaci szatan jest, i rzekłam: Bogu samemu należy się chwała, idź precz, szatanie. I w jednej chwili dusza ta wpadła w otchłań straszliwą, niepojętą, nie do opisania. I rzekłam do tej nędznej duszy, że powiem o tym całemu kościołowi. W sobotę wracamy już z Krakowa do Wilna. Po drodze wstąpiłyśmy do Częstochowy. Kiedy się modliłam przed cudownym obrazem, uczułam, że miłe są myśli. Urwana. Koniec pierwszego zeszytu rękopisu dzienniczka. Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać na wieki będę. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Siostra Faustyna. Dzienniczek, zeszyt drugi. Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać na wieki. Będę przed wszystkim ludem, bo ono jest największym przymiotem Boga, a dla nas nieustannym cudem. Wytryskujesz z troistości Bożej, lecz z jednego miłosnego łona. Miłosierdzie Pańskie okaże się w duszy w całej pełni, gdy spadnie zasłona. Ze źródła miłosierdzia Twego, o Panie, płynie wszelkie szczęście i życie, a więc wszystkie stworzenia i twory wyśpiewujcie pieśń miłosierdzia w zachwycie. Wnętrzności miłosierdzia Bożego otwarte dla nas przez żywot Jezusa na krzyżu rozpięty. Nie powinieneś wątpić ani rozpaczać, grzeszniku, ale ufać miłosierdziu, bo i ty możesz zostać święty. Dwa zdroje wytrysły w kształcie promieni z serca Jezusowego. Nie dla aniołów, ani cherubinów, serafinów, ale dla zbawienia człowieka grzesznego. O wolo Boża, bądź moją miłością. Jezu mój, ty wiesz, że nie napisałabym ani jednej litery sama z siebie, a jeżeli piszę, to tylko na wyraźny rozkaz świętego posłuszeństwa. Bóg i dusze. Siostra Faustyna od Najświętszego Sakramentu. O Jezu Boże utajone, serce moje Cię czuje, choć kryją Cię zasłony, Ty wiesz, że Cię miłuję. Wilno, 24 listopada 1935, drugi brulionik. Niech będzie Bóg uwielbiony. O Trójco Święta, w której zawarte jest życie wewnętrzne Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wiekuista radości, niepojęta głębią miłości, spływająca na wszystkie stworzenia i uszczęśliwiająca je. Cześć i chwała imieniu Twemu na wieki wieków. Amen. Kiedy poznaję Twoją wielkość i piękność, o Boże mój, cieszę się niewymownie z tego, że tak wielkim jest Pan, któremu służę. Z miłością i weselem spełniam Jego świętą wolę, a im Go lepiej poznaję, tym goręcej miłować Go pragnę. Pali mnie pragnienie, bym Go miłowała coraz więcej. 14. W ten czwartek, kiedy odprawiałyśmy adorację nocną, z początku nie mogłam się modlić. Jakaś oschłość opanowywała mnie.
Nie mogłam rozważać bolesnej męki Jezusa, ale położyłam się krzyżem i ofiarowałam bolesną mękę Pana Jezusa Ojcu Niebieskiemu na zadośćuczynienie za grzechy świata całego. Kiedy się podniosłam z ziemi od tej modlitwy i poszłam do swego klęcznika, nagle ujrzałam Jezusa przy swoim klęczniku. Pan Jezus wyglądał tak, jako jest w biczowaniu. W rękach trzymał szatę białą i przyodział nią mnie i sznurek, którym mnie przepasał i okrył mnie płaszczem czerwonym takim, jak był okryty w męce i welon tego samego koloru. I rzekł do mnie: takie będziesz mieć ubranie ty i towarzyszki twoje. Życie moje będzie dla was regułą od narodzenia aż do skonania na krzyżu. Wpatruj się we mnie i według tego żyj. Pragnę, abyś głębiej wniknęła w ducha mojego i żem jest cichy i pokornego serca. W pewnej chwili uczułam w duszy przynaglenie, abym się zabrała do czynu i wypełniła wszystko, czego Bóg żąda ode mnie. Weszłam na chwilę do kaplicy, usłyszałam taki głos w duszy: czemuż się lękasz? Czy myślisz, że zabraknie mi wszechmocy, abym cię wspierał? I w tej chwili uczułam w duszy dziwną siłę i niczym mi się wydawały wszystkie przeciwności, jakie by mi się w wypełnieniu tej woli Bożej przytrafić mogły. Piątek, w czasie mszy świętej, kiedy dusza moja była zalana szczęściem Boga, usłyszałam w duszy te słowa: miłosierdzie moje przeszło do dusz przez serce bosko-ludzkie Jezusa, jako promień słońca przez kryształ. Uczułam w duszy i zrozumiałam, że wszelkie zbliżenie się do Boga jest nam dane przez Jezusa, w Nim i przez Niego. W dzień zakończenia nowenny w Ostrej Bramie wieczorem, po prześpiewaniu litanii, jeden z kapłanów przyniósł Najświętszy Sakrament w monstrancji. Kiedy postawił na ołtarzu, zaraz ujrzałam małe dziecię Jezus, które wyciągało najprzód swoje rączęta do matki swojej, która w ten czas miała postać żywą. Kiedy Matka Boża mówiła do mnie: Jezus swe rączęta wyciągał do ludu zebranego. Matka Najświętsza mówiła mi, abym wszystkie żądania Boże przyjmowała jak dziecko małe, bez żadnych dociekań, inaczej nie podoba się to Bogu. W tej chwili znikło dziecię, Jezus i Matka Boża straciła żywość, a obraz pozostał takim, jako był przedtem. Jednak dusza moja została napełniona radością i weselem wielkim. I rzekłam do Pana: czyń ze mną, co się Tobie podoba. Na wszystko jestem gotowa, ale Ty, o Panie, nie odstępuj ode mnie ani na moment. Na cześć Trójcy Świętej. Prosiłam matkę przełożoną o post 40-dniowy, raz dziennie przyjmując kromkę chleba i szklankę wody. Jednak matka przełożona nie zgodziła się na 40 dni, ale na 7 dni, zgodnie ze zdaniem spowiednika. Nie mogę siostry zupełnie usunąć od obowiązku, a to ze względu na siostry, które by mogły coś zauważyć. Ja daję siostrze pozwolenie, o ile siostra może oddawać się modlitwie i notowaniu tych niektórych rzeczy, ale gorzej mi będzie uchronić siostrę co do postu. Tu naprawdę nic nie mogę wymyśleć. I powiedziała: niech siostra idzie, a mnie może przyjdzie jakieś światło. W niedzielę rano zrozumiałam wewnętrznie, że kiedy mnie matka przełożona przeznaczyła do furty w czasie posiłku, myślała o tym, aby mi dać sposobność do postu. Rano nie byłam na śniadaniu, ale po chwili poszłam do matki przełożonej i zapytałam: jeżeli mam furtę, to będzie bardzo dobrze uniknąć zwrócenia na siebie uwagi. A matka mi odpowiedziała: kiedy siostrę zakładałam, myślałam o tym. Teraz zrozumiałam, że tę samą myśl odczułam wewnętrznie. 24 listopada 1935. Niedziela, dzień pierwszy.
Zaraz poszłam przed Najświętszy Sakrament i ofiarowałam się Jezusowi, który jest w Najświętszym Sakramencie, Ojcu Przedwiecznemu. Wtem usłyszałam w duszy te słowa. Celem Twoim jest i towarzyszek Twoich łączyć się ze mną jak najściślej przez miłość. Jednać będziesz ziemią z niebem, łagodzić będziesz słuszny gniew Boży, a wypraszać będziesz miłosierdzie dla świata. Oddaję Ci w opiekę dwie perły drogocenne sercu mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne. Za nich szczególnie modlić się będziesz, ich moc będzie w wyniszczeniu waszym. Modlitwy, posty, umartwienia, prace i wszystkie cierpienia łączyć będziesz z modlitwą, postem, umartwieniem, pracą, cierpieniem moim, a w ten czas będą miały moc przed Ojcem moim. Po Komunii Świętej ujrzałam Pana Jezusa, który mi rzekł te słowa. Dziś wniknij w ducha ubóstwa mojego i tak urządź wszystko, aby najubożsi nie mieli Ci czego zazdrościć. Nie w gmachach i we wspaniałych urządzeniach, ale w sercu czystym i pokornym podobam sobie. Kiedy pozostałam sama, zaczęłam się zastanawiać nad duchem ubóstwa. Widzę jasno, że Jezus nic nie miał, chociaż jest Panem wszech rzeczy. Żłóbek pożyczony, idzie przez życie czyniąc wszystkim dobrze, a sam nie ma gdzie by głowę skłonić. A na krzyżu widzę szczyt jego ubóstwa, bo nawet i szaty nie ma na sobie. O Jezu, przez uroczysty ślub ubóstwa pragnę się upodobnić do Ciebie. Ubóstwo będzie mi matką. Jak zewnętrznie nic nie posiadać i nie rozporządzać jako własnością, tak i wewnętrznie niczego nie pragnąć. A w Najświętszym Sakramencie, jak wielkie Twoje ubóstwo. Czy była kiedy dusza tak opuszczona jak Ty, Jezu, na krzyżu? Czystość. Ślub ten rozumie się sam przez się, że zabrania wszystkiego, co jest zakazane szóstym i dziewiątym przykazaniem Bożym. Naturalnie. Czyn, myśl, słowo, uczucie i... Rozumiem, że ślub uroczysty różni się od ślubu prostego. Rozumiem to w całej rozciągłości. Kiedy się nad tym zastanawiałam, usłyszałam w duszy te słowa. Jesteś oblubienicą moją na wieki. Czystość Twoja ma być więcej niż anielska, bo z żadnym aniołem nie wchodzę w tak ścisłą zażyłość jak z Tobą. Najdrobniejszy czyn oblubienicy mojej ma wartość nieskończoną. Dusza czysta ma moc niepojętą przed Bogiem. Posłuszeństwo. Przyszedłem pełnić wolę Ojca swego. Posłuszny byłem rodzicom, posłuszny katom, posłuszny jestem kapłanom. Rozumiem, o Jezu, ducha posłuszeństwa i na czym ono polega. Nie tylko ono obejmuje wykonanie zewnętrzne, ale dotyka rozumu, woli i sądu. Słuchając przełożonych, Bogu jesteśmy posłuszni. Mniejsza o to, czy anioł, czy człowiek w zastępstwie Boga będzie mi rozkazywał, posłuszna zawsze być muszę. Nie będę wiele pisać o ślubach, bo te same przez się są jasne i konkretnie ujęte. Tu raczej przystępuję do ogólnego rzucenia myśli na zgromadzenie to. Ogólne streszczenie. Nigdy nie będzie wystawnych domów, ale nieduży kościółek, a przy nim małe zgromadzenie, małe gronko dusz, które będzie się składać nie więcej jak z 10 dusz. Oprócz tych będą dwie dusze, które będą załatwiać na zewnątrz różne potrzeby zgromadzenia i obsługiwać kościół. Nie będą nosić habitu, ale ubranie świeckie, będą miały śluby, ale proste i podlegać będą ściśle przełożonej, która jest za kratą. Będą miały udział we wszystkich dobrach duchowych całego zgromadzenia. Jednak więcej nigdy nie może ich być jak dwie, raczej jedna.
Każdy dom będzie niezależny od drugiego, chociaż regułą i ślubami i duchem będą z sobą złączone jak najściślej. Jednak w wypadkach nadzwyczajnych można przesłać siostrę z jednego domu do drugiego. Także można przy założeniu domu wziąć niektóre zakonnice w razie jakiej potrzeby. Każdy dom podlegać będzie ordynariuszowi miejscowemu. Każda zakonnica będzie mieszkać w oddzielnej celi, ale jednak życie będzie zachowane wspólne. Schodzić się będą razem na modlitwy, posiłek i rekreacje. Każda z zakonnic, która złoży profesję, już nigdy nie ujrzy świata, nawet przez kraty, bo ta będzie zasunięta ciemnym suknem, a nawet co do rozmów będzie ściśle ograniczone. Będzie ona jako osoba umarła, której świat nie rozumie, a ona świata. Ma stawać pomiędzy niebem a ziemią i błagać nieustannie Boga o miłosierdzie dla świata i moc dla kapłanów, by ich słowa próżno nie przebrzmiewały i by mogli się sami utrzymać w tej niepojętej godności, a tak narażeni bez żadnej skazy. Dusz tych, chociaż będzie niewiele, ale będą duszami heroicznymi. Dla dusz tchórzliwych i zniewieściałych miejsca nie będzie. Pomiędzy sobą nie będą się dzielić na żadne chóry, ani na żadne matki i mateczki, ani na wielebne, ani na przewielebne. Wszystkie będą sobie równe, chociażby ich różniło pochodzenie bardzo wielkie. Wiemy, kim był Jezus, a jak się uniżył i z kim przystawał. Nosić będą szatę, jak on miał w męce, ale nie tylko szatę, ale mają wycisnąć na sobie piętna, jakimi on był naznaczony, a te są cierpienie i wzgarda. Każda dążyć będzie do najwyższego zaparcia siebie i do zamiłowania pokory. I ta, która się najwięcej tą cnotą odznaczy, ta będzie zdolna do przewodniczenia innym. Kiedy nas Bóg uczynił towarzyszkami miłosierdzia swego, więcej nawet, bo szafarkami, a więc miłość nasza ma być wielka dla każdej duszy, począwszy od wybranych, a skończywszy na duszy, która jeszcze nie zna Boga. Modlitwą i umartwieniem docierać będziemy do najdzikszych krajów, torując drogę misjonarzom. Pamiętać będziemy o tym, że jak na froncie żołnierz nie może długo wytrwać, jeżeli nie będzie wspierany przez siły zewnętrzne, które nie biorą udziału bezpośredniego w walce, ale są dostawcami wszystkiego, czego potrzebuje, a to misjonarzowi uzupełnia modlitwa. A więc każda ma się odznaczać duchem apostolstwa. Kiedy pisałam wieczorem, usłyszałam głos w celi taki: Nie wychodź ze zgromadzenia tego, miej miłosierdzie nad sobą, jak wielkie cię czekają cierpienia. Kiedy się spojrzałam w stronę głosu, nic nie widziałam i piszę dalej. Wtem usłyszałam szum i te słowa: Jak wyjdziesz, zniszczymy cię, nie męcz nas. Kiedy się spojrzałam, zobaczyłam wiele brzydkich potworów. Kiedy uczyniłam myślą znak krzyża, prysły wszystkie natychmiast. Jak strasznie jest brzydki szatan. Biedne dusze potępionych, że muszą żyć w jego towarzystwie. Sam widok jego jest wstrętniejszy niż cała męka piekła. Po chwili usłyszałam w duszy głos taki: Nie lękaj się niczego. Nic nie dotknie się ciebie bez woli mojej. Dziwna siła wstąpiła w duszę moją po tych słowach Pana. Cieszę się niezmiernie, jak dobrym jest Bóg. Postulat. Wiek przyjęcia. Każda osoba może być przyjęta od 15 do 30 lat. Na pierwszym miejscu trzeba uważać na ducha, jakim jest przejęta dana osoba, i na charakter, czy ma silną wolę i odwagę iść śladami Jezusa, i to z weselem i radością, bo wesołego dawcę Bóg miłuje. Musi mieć wzgardę świata i samej siebie.
brak posagu nie będzie nigdy przeszkodą w przyjęciu. Także muszą być wszystkie formalności jasne, zawikłań nie przyjmować. Jednak nie mogą być przyjęte osoby melancholiczki, skłonne do smutków, z chorobami zaraźliwymi, charaktery niejasne, podejrzliwe, nie nadające się do życia zakonnego. Trzeba bardzo uważać na dobór członków, bo jeden niedopasowany wystarcza, aby robić zamieszanie w całym klasztorze. Trwanie postulatu. Postulat będzie jeden rok. W tym czasie powinna się dana osoba badać, czy też rodzaj życia jej się podoba i nadaje, czy też nie. A także i mistrzyni powinna pilnie badać, czy dana osoba nadaje się do takiego sposobu życia, czy nie. Po roku, jak się okaże, że mają dobrą wolę i szczerą chęć służenia Bogu, trzeba ją przyjąć do nowicjatu. Nowicjat ma trwać rok bez żadnej przerwy w tym czasie. Nowicjuszkę trzeba pouczyć o cnotach odnoszących się do ślubów i o ważności, jakie zawierają śluby. Mistrzyni powinna usilnie się starać o ich gruntowne wyrobienie. Niech je ćwiczy w pokorze, bo tylko serce pokorne z łatwością zachowuje śluby i doznaje wielkich radości, która płynie z Boga dla duszy wiernej. Nie będą obciążone pracą odpowiedzialną, aby się swobodnie mogły oddać własnemu udoskonaleniu. Są ściśle do zachowania reguł i ustaw obowiązane także i postulantki. Po roku nowicjatu, jeżeli nowicjuszka okaże się wierna, można ją przypuścić do złożenia profesji na jeden rok. To się ma powtarzać przez 3 lata. Ten czas może już mieć obowiązki odpowiedzialne. Jednak należeć będzie do nowicjatu i raz w tygodniu musi być razem z nowicjuszkami na wykładach, a ostatnie 6 miesięcy przejdzie zupełnie do nowicjatu, aby się dobrze przygotować do złożenia uroczystej profesji. Co do posiłku, nie będziemy używać mięsa. Posiłek będzie taki, aby i tu ubodzy nie mieli nam czego zazdrościć. Jednak święta można trochę odróżnić od dni powszednich. 3 razy będą się posilać na dzień. Ściśle zachowywać będą posty w pierwotnym duchu, a szczególnie te 2 wielkie. Niech pożywienie będzie dla wszystkich sióstr jednakowe, z wykluczeniem wszelkich wyjątków, aby życie wspólne było w całej czystości zachowane, jak pod względem pożywienia, tak ubrania i urządzenia celi. Jednak jeżeli która z sióstr zachoruje, powinna mieć wszelkie względy. Co do modlitw, medytacja godzinę, msza święta i komunia święta, pacierze, 2 rachunki sumienia, oficjum, różaniec, czytanie duchowne, godzina modlitwy w nocy. Co do rozkładu dnia, według godzin uczynić można lepiej, jak się zacznie tym sposobem żyć. Wtem usłyszałam w duszy te słowa: Córko moja, zapewniam ci stały dochód, z którego żyć będziesz. Twoim obowiązkiem jest zupełna ufność w dobroć moją, a moim obowiązkiem jest dać ci wszystko, czego potrzebujesz. Czynię się sam zależny od twojej ufności. Jeżeli ufność Twoja będzie wielka, to hojność moja nie będzie znać miary. O pracy. Jako osoby ubogie, same będą wykonywać wszystkie prace, jakie są w klasztorze. Każda powinna się cieszyć, jeżeli jej się dostanie obowiązek upokarzający lub przeciwny jej naturze, bo to będzie pomocą do wewnętrznego wyrobienia. Przełożona będzie często zmieniać obowiązki sióstr, a w ten sposób dopomoże im do oderwania się zupełnego od tych drobiazgów, do których niewiasty mają wielką skłonność. Naprawdę, nieraz mnie to śmieszy, jak widzę na własne oczy, że dusze opuściły rzeczy naprawdę wielkie, a przywiązują się do fatałaszków, czyli drobiazgów. Każda z sióstr będzie po miesiącu w kuchni, nie wyłączając nawet przełożonej.
Niech wszystkie się dotykają każdego trudu, jaki może być w klasztorze. Niech wszystkie mają intencję czystą zawsze, we wszystkim, bo bardzo nie podoba się Bogu mieszanina. Niech się same oskarżają z uchybień zewnętrznych i proszą przełożoną o pokutę. Niech to czynią w duchu pokory. Niech się kochają wzajemnie miłością wyższą, miłością czystą, widząc w każdej siostrze obraz Boży. Szczególną cechą tego małego zgromadzenia jest miłość, a więc niech nie zacieśniają swego serca, ale niech obejmują świat cały, świadcząc każdej duszy miłosierdzie przez modlitwę według powołania swego. Jeżeli w tym duchu miłosierne będziemy, to i same miłosierdzia dostąpimy. Jak wielką powinna każda mieć miłość dla Kościoła. Jak dobre dziecko kochające matkę modli się za nią, tak każda dusza chrześcijańska powinna się modlić za Kościół, który jest dla niej matką. A co dopiero powiedzieć o nas, zakonnicach, gdzie szczególnie zobowiązałyśmy się modlić za Kościół, a więc jak wielkie jest nasze apostolstwo, chociaż tak ukryte. Te codzienne drobiazgi będą się składać u stóp Pana Jezusa jako ofiara błagalna za świat. Ale aby ofiara była miła Bogu, musi być czysta. Aby ofiara była czysta, musi serce wyzwolić się z wszelkich przywiązań naturalnych, a wszystkie uczucia zwrócić do Stwórcy swego, kochając w nim wszystkie stworzenia, według Jego świętej woli. A tak postępując, każda w duchu gorliwości przyniesie radość Kościołowi. Poza ślubami widzę jedną najważniejszą regułę. Chociaż wszystkie są ważne, jednak tę wysuwam na pierwsze miejsce, a nią jest milczenie. Zaprawdę, gdyby ta reguła ściśle zachowana była, to o inne jestem spokojna. Wielka jest skłonność u niewiast do mówienia, zaprawdę. Duch Święty nie mówi do duszy rozproszonej i gadatliwej, ale przemawia przez swe ciche natchnienia do duszy skupionej, do duszy milczącej. Gdyby było ściśle zachowane milczenie, nie byłoby szemrań, rozgoryczeń, obmów, plotek, nie byłaby szarpana miłość bliźniego. Jednym słowem, wiele błędów by upadło. Usta milczące są czystym złotem i świadczą o świętości wewnętrznej. Ale zaraz pragnę mówić o drugiej regule, to jest o mówieniu. Milczeć, kiedy powinno się mówić, jest niedoskonałością, a nawet i nieraz grzechem. A więc niech wszystkie biorą udział w rekreacji. A przełożone, niech nie zwalnia sióstr z rekreacji, chyba że coś zachodzi bardzo ważnego. Rekreacje niech będą wesołe w Duchu Bożym. W rekreacjach mamy możliwość wzajemnego się poznania. Niech każda wypowiada swoje zdanie w prostocie dla zbudowania innych, a nie w duchu jakiejś wyższości albo, co nie daj Boże, jakich sprzeczek. To by się nie zgadzało z doskonałością i z duchem naszego powołania, które ma się odznaczać miłością. Dwa razy dziennie będzie rekreacja po pół godziny, ale natomiast która z sióstr przerwie milczenie, jest obowiązana zaraz oskarżyć się przełożonej i poprosić o pokutę, a przełożona za to uchybienie niech nakłada pokuty publiczne, bo jeżeli by było inaczej, to sama odpowie przed Panem. O klauzurze. Za klauzurę nikt nie będzie wchodził bez szczególnego pozwolenia ordynariusza i to w razach nadzwyczajnych, to jest udzielania sakramentów chorym lub wspierania, czyli dysponowania na śmierć lub w obrzędach pogrzebowych. Albo może się zdarzyć konieczna potrzeba wpuścić za klauzurę jakiego robotnika w celu naprawek w klasztorze. Jednak tu musi być wpierw wyraźne pozwolenie. Drzwi prowadzące za klauzurę mają być stale zamknięte, a klucz ma mieć tylko przełożona.
o wychodzeniu do rozmównicy. Żadna siostra nie wyjdzie do rozmównicy bez szczególnego pozwolenia przełożonej, a przełożona nie powinna łatwo udzielać pozwolenia na częste wychodzenie do rozmównicy. Te, które umarły dla świata, nie powinny do niego wracać nawet przez rozmowę, ale jeżeli przełożona uzna za stosowne, aby jakaś siostra wyszła do rozmównicy, to niech się trzyma następujących wskazówek. Niech sama towarzyszy danej siostrze, w razie by nie mogła sama, niech wyznaczy zastępczynię, a ta jest obowiązana do dyskrecji. Nie będzie powtarzać, co słyszała w rozmównicy, ale przełożoną powiadomi o wszystkim. Rozmowy powinny być krótkie, chyba że wzgląd na osobę zatrzyma je dłużej. Jednak nigdy nie będą odsuwać sukna. Chyba w nadzwyczajnych przypadkach, jak się to zdarzyć może na prośbę usilną ojca lub rodzonej matki. O listach. Każda siostra może pisać listy zapieczętowane do ordynariusza, któremu dom podlega. Poza tym na każdy list prosić będą o pozwolenie i otwarty oddadzą przełożonej. A przełożona ma się kierować duchem miłości i roztropnością. Ma prawo wysłać albo zatrzymać według tego, co będzie z większą chwałą Bożą, ale bardzo bym pragnęła, aby te pisania były jak najrzadziej. Nieśmy pomoc duszom przez modlitwę i umartwienie, a nie przez pisma. O spowiedzi. Spowiedników dla zgromadzenia wyznaczy ordynariusz, jak zwyczajnego, tak i nadzwyczajnego. Spowiednik zwyczajny będzie jeden i słuchał będzie spowiedzi całego zgromadzenia raz w tygodniu. Spowiednik nadzwyczajny będzie przychodził raz na kwartał, przed którym jest obowiązana każda siostra się stawić, chociażby nie czyniła właściwej spowiedzi. Spowiednik zwyczajny, jak i nadzwyczajny, dłużej nie będzie sprawował swego urzędu nad 3 lata. W końcu trzechlecia odbędzie się tajne głosowanie i według tego przełożona przedłoży prośbę sióstr ordynariuszowi. Jednak może być spowiednik zatwierdzony na drugie, a nawet i na trzecie trzechlecie. Zakonnice spowiadać się będą przy zamkniętej kracie. Konferencje, które będą mówione do zgromadzenia, także przez kratę zasuniętą ciemnym suknem. Siostry nigdy nie będą mówić pomiędzy sobą o spowiedzi i spowiednikach, a raczej niech się modlą za nich, aby im Bóg udzielił światła do kierowania ich duszami. O Komunii Świętej. Niech siostry nie mówią o tym, która rzadziej, a która częściej przystępuje do Komunii Świętej. Niech się powstrzymują od wydawania sądu w tym przedmiocie, do którego nie mają prawa. Wszelki sąd pod tym względem należy wyłącznie do spowiednika. Może przełożona zapytać daną siostrę, ale nie w danym celu, aby się dowiedzieć przyczyny, dla której nie chodzi do Komunii Świętej, ale raczej dlatego, aby jej ułatwić spowiedź. Niech się nie ważą przełożone wchodzić w dziedzinę sumień sióstr. Przełożona może nieraz zarządzić, aby zgromadzenie ofiarowało komunię na pewną intencję. Każda powinna się starać o jak największą czystość duszy, aby mogła codziennie przyjmować boskiego gościa. W pewnej chwili, kiedy weszłam do kaplicy, ujrzałam mury jakiegoś budynku jakoby rozrzuconego. Okna były bez szyb, niewykończone drzwi, bez drzwi, ale same futryny. Wtem usłyszałam w duszy te słowa: tu ma być ten klasztor. Jednak trochę mi się nie podobało, że to na gruzach ma być. Czwartek. Czułam się tak przynaglona, żeby jak najprędzej przystąpić do czynu według życzeń pańskich. Kiedy przystąpiłam do spowiedzi świętej, jedno zdanie przedłożyłam nad zdanie spowiednika. W pierwszej chwili nie zdałam sobie z tego sprawy, jednak kiedy odprawiałam godzinę świętą, ujrzałam Pana Jezusa w takiej postaci, jak jest na tym obrazie, i powiedział mi, żebym o wszystkim, co do mnie mówi i czego żąda, mówiła spowiednikowi i przełożonym.
a czyń tylko to, na co otrzymasz pozwolenie. I dał mi Jezus poznać, jak bardzo mu się nie podoba dusza samowolna. Poznałam w tej duszy samą siebie, dostrzegłam w sobie ten cień samowoli. Rzuciłam się w proch przed majestatem Jego i sercem rozdartym przepraszałam Go. Ale Jezus nie pozwolił mi długo na trwanie w tym usposobieniu, ale Jego boskie spojrzenie napełniło duszę moją tak wielką radością, że nie mam słów, aby to wypowiedzieć. I dał mi Jezus poznać, abym Go więcej pytała i radziła się Jego. Naprawdę, jak słodkie spojrzenie jest Pana mojego, wzrok Jego przenika duszę moją do najtajniejszych głębin. Rozumie się duch mój z Bogiem, bez żadnego słowa mówienia. Czuję, że On żyje we mnie, a ja w Nim. W jednej chwili ujrzałam ten obraz w jakiejś małej kapliczce i w jednej chwili ujrzałam, jak z tej małej kapliczki stała się wielka i piękna świątynia. I w tej świątyni ujrzałam Matkę Bożą z Dzieciątkiem na ręku. W jednej chwili znikło Dzieciątko Jezus z ręki Matki Bożej, a ujrzałam żywy wizerunek Jezusa ukrzyżowanego. Powiedziała mi Matka Boża, abym postępowała tak jak ona. Pomimo radości zawsze wpatrywała się w krzyż i powiedziała, że łaski, których mi Bóg udziela, nie są tylko dla mnie, ale i dla innych dusz. Jak widzę Dzieciątko Jezus w czasie mszy świętej, jednak nie zawsze jednakowe, czasami bardzo radosne, a czasami wcale się nie patrzy na kaplicę. Najwięcej jest teraz wesołe, jak nasz spowiednik odprawia mszę świętą. Ogromnie mnie to zdziwiło, że tak go kocha małe dziecię Jezus. Czasami je widzę w kolorowej zapaseczce. Nim przyjechałam do Wilna i nim poznałam tego spowiednika, jednak widziałam w pewnej chwili nieduży kościół, a przy nim to zgromadzenie. Klasztor ten miał 12 cel. Każda zakonnica miała mieszkać oddzielnie. Widziałam kapłana, który mi dopomagał w urządzaniu tego klasztoru, a którego poznałam o parę lat później. Jednak w widzeniu już go znałam. Z wielkim poświęceniem widziałam, jak wszystko urządzał w tym klasztorze i pomagał mu jeszcze jeden kapłan, ale jeszcze do tej pory go nie poznałam. Widziałam kraty żelazne zasunięte suknem ciemnym i do kościoła tego siostry nie wychodziły. Dzień niepokalanego poczęcia Matki Bożej. W czasie mszy świętej usłyszałam szelest szat i ujrzałam Matkę Najświętszą w dziwnej, pięknej jasności. Szata jej biała z szarfą niebieską, która mi powiedziała: Wielką mi radość sprawiasz, kiedy wielbisz Trójcę Świętą za udzielone mi łaski i przywileje. I znikła zaraz. O pokutach i umartwieniu. Na pierwszym miejscu są umartwienia wewnętrzne, ale poza tym będziemy praktykować umartwienia zewnętrzne, ściśle określone, aby je wszystkie siostry praktykowały. Tymi są. 3 dni w tygodniu zachowywać będziemy ścisły post. Dniami tymi są piątek, sobota, środa. W każdy piątek odprawią dyscyplinę. Przez czas odmówienia 50. psalmu, wszystkie o jednej godzinie, we własnych celach, godzina wyznaczona trzecia, za konających grzeszników. Dwa wielkie posty, jako i dni kwartalne, wigilię, będzie taki posiłek, raz dziennie kawałek chleba i trochę wody. Niech każda stara się o wypełnienie tych umartwień, które są przepisane dla wszystkich. Ale jeżeli która siostra pragnie coś ponadto, niech prosi przełożoną o pozwolenie. Jeszcze jedno umartwienie ogólne. Żadnej siostrze nie wolno wejść do celi drugiej bez szczególnego pozwolenia przełożonej. Ale przełożona powinna nawet nieraz niepostrzeżenie wchodzić do cel sióstr, nie w jakiejś formie szpiegostwa, ale w duchu miłości i odpowiedzialności, jaką ma przed Bogiem.
Żadna nie będzie nic zamykać na klucz. Reguła będzie ogólnym kluczem dla wszystkim. Koniec części 12.